Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Ja jestem Czarny Pan, ta gra to jest Farming Simulator 22 i lecimy sobie dzisiaj, jak widzicie, zbierać bele. Jest to trzeci odcinek z tej serii pod rząd, który zaczyna się w ten sam sposób, czyli podjeżdżam klasem pod sklep, zabieram nową maszynę i jadę nią pracować na pole. I już wam mogę powiedzieć, że jest to ostatni odcinek właśnie zrobiony w tym stylu, ponieważ już nie będziemy mieli teraz co kupować. Przynajmniej niczego takiego nie przewiduję. Tą maszyną skręcić jest ciężko, no ale ponieważ tu ruchu praktycznie w ogóle nie ma, jak to już podkreślam też od początku tak naprawdę tej serii, ten farming jest po prostu nudny pod tym względem, bo na tych mapach nie dzieje się nic. Te mapy są po prostu zrobione w taki sposób, że tego ruchu samochodowego jest bardzo mało. No i teraz udało mi się przejechać pierwszy raz na pełnym gazie ten zakręt, za trzecim razem. Także ja sobie rozkładam, moi drodzy, maszynę. A przecież to nie tutaj mamy jechać, mamy jechać na drugie pole, więc pojedziemy sobie tutaj naokoło. Te samochody jeżdżą naprawdę szybko. 70-80 na godzinę, tak mi się wydaje. To jest bardzo dużo tutaj. No i zbieramy sobie belę, tylko wiecie co, ja nie wezmę tej beli, bo ona jest chyba mniejsza. A może i nie, nie pamiętam, która już tu wypadła, taka pierwsza. No ale dobra, zbieramy w takim razie. Będziemy sobie jeździć teraz od klocka do klocka. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, w sensie, ile my tych beli tutaj nazbieramy. A co to? No dobra, załadowała się. Pozbieramy sobie te bele. Musimy czymś karmić oczywiście nasze zwierzątka, więc na początek siano daje to 80% wydajności. Także całkiem sporo. 80% wydajności to jest dużo. Do tej pory na samej trawie albo samym sianie, jeżeli dobrze pamiętam, w poprzednich farmingach było to jedynie 50%, a tutaj krowy mogą pracować na 80% wydajności. No ja wiem, krowy pracować na 80% wydajności, jak to brzmi, ale no tak właśnie wygląda. O, widzicie, tu mamy belę, która jest krótsza, więc tej beli nie weźmiemy teraz. To jest bela, którą zrobiłem w sumie przez pomyłkę, bo nie ustawiłem wielkości beli w prasie i dlatego tej beli tamtej nie weźmiemy. Ja pamiętam, jak pierwszy zbieracz do bel był oczywiście nielicencjonowany, to było w farmingu 11, ten zbieracz pamiętam. Podejrzewam, że w 9 mogło być coś takiego jeszcze, nie pamiętam co było w 9, bo nigdy w nią nie grałem. No i ja chciałem to, zrobimy sobie to tak. I zebrana bela, ładna kosteczka. I tamten zbieracz bel był jakby dwurzędowy, bo tutaj widzicie, mamy bele, które są ułożone w jednym rzędzie, a tamten nielicencjonowany pojazd pozwalał ułożyć jeszcze tak jakby drugi rząd obok tego, który tutaj sobie istnieje, powiedzmy tak z lewej albo z prawej strony. No i jak możemy szybko sobie policzyć, mam w tej chwili 9 beli, zrobiłem ich 12, jednej nie wezmę, więc na farmę przywiozę 11 beli. No i pięknie ustawione do wzięcia. Także 11 beli sobie tutaj wezmę. A ta maszyna ma chyba pojemność 16? Tak mi się wydaje. 14? 16? Chyba 16. W każdym razie, mam 11 beli, to będzie wszystko, więc pojadę sobie teraz z tym na farmę. 11 beli to nie jest w sumie dużo, ale z drugiej strony one nie mają 4000 litrów, tylko mają znacznie więcej. Także to jest akurat duży plus. I teraz tak, gdzie by je tutaj, moi drodzy, rozłożyć? Tak sobie teraz myślę, gdzie by je tutaj postawić, ponieważ muszę znaleźć jakieś dobre miejsce na farmie. Na razie jedno miejsce to jest tutaj obok tego garażu, natomiast ja się zastanawiam, gdzie ja będę je karmił. Ja je będę karmił z tamtej strony, więc skoro ja je będę karmił, w sensie te krowy będę karmił z tej strony tutaj, to może by te bele zostawić z tej strony pastwiska. I to nie byłoby chyba głupim pomysłem, żebym ja sobie te bele zostawił tu. Tu widzicie, tam sobie coś skosiłem, ale to było w formie eksperymentu, więc mnie to tam aż tak nie przeszkadza. Zostawię sobie te bele tu, o. Także tak, Y, żeby mi się to ładnie wyładowało, będą prawie idealnie ustawione. No bo wiecie, ja te bele teraz będę musiał wrzucać krowom. Zaraz sobie też się przyjrzymy krówkom. Tylko spróbuję to rozładować. Dobra, wyładuj bele tutaj.
Nic się nie zbugowało, fajnie. Nic się nie zbugowało oprócz tego, że traktor chce wjechać do krów, a tego byśmy nie chcieli. No i gotowe. No i gotowe, moi drodzy, kolejna rzecz na farmie zrobiona. Teraz możemy sobie poczekać, aż trawa odrośnie, tak mi się wydaje. Chociaż może zbiorę tamtą trawę, która jest, to jeszcze zobaczymy. Bardzo ciężko się z tą przyczepą manewruje, moi drodzy. Naprawdę tutaj ciężko to robić, bo ma taki punkt łamania, który, jak widzicie, no nie jestem w stanie skręcić tą maszyną, a ja bym ją bardzo chciał zaparkować. Ja bym chciał ją bardzo zaparkować tutaj obok, moi drodzy, tego silosa na kiszonkę. O, tutaj bym ją chciał zaparkować. To jest bardzo dobre miejsce na parking tej maszyny. Świetnie, dobra. No to tak jak powiedziałem, idziemy sobie jeszcze... Czemu ja nie mogę iść? Halo? Halo? Czyżby moje nogi ugrzęzły? No widzicie? Wysiadłem tak, że wylądowałem w środku w silosie i nie mogę nic zrobić. Śmiesznie. Także można się teleportować nawet, moi drodzy, do silosa. Fajnie. Może teraz? O, teraz już mogę iść, widzicie. Czyli mały... Znalazłem pierwszego buga w grze. Dobra. No to idziemy sobie jeszcze do krówek. Tutaj mamy jakiś warsztat, mniejsza z tym. Na razie tym się zajmować nie będziemy. Zobaczcie, jak te krowy wyglądają. Dały już 3 litry mleka. Mamy 15 zwierząt. Zdrowie 100%. Pokarmu mają 11 tysięcy litrów. Ja się przyjrzę, jak te krowy po prostu wyglądają. Zobaczcie. Zobaczmy sobie, jak ta mućka wygląda. Halo, mućka. No ładnie, no ten model krowy naprawdę mi się podoba, spoko. Czy można wejść tutaj? Nie można. Szkoda, że nie można tutaj wejść. Przez ten płotek możemy sobie skakać. Ja oczywiście będę chciał kiedyś kupić lepszą oborę, ale to wiecie, dopiero za jakiś czas. Na ten moment, moi drodzy, zerknijmy sobie jeszcze. Pokarmu mają bardzo dużo, siana mają sporo i trawy też jest dużo. Jedna rzecz mnie zastanawia. Dlaczego tutaj nie sypie się słomy? Do tej pory w każdym farmingu, który... Może nie w każdym, ale w ostatnim farmingu było tak, że trzeba było jeszcze dołożyć słomę. Tutaj słomy nie widzę, tak jakby tutaj słomy w ogóle się nie sypało. No ciekawie, przyznam szczerze, natomiast wydajność, jak widzicie, jest 5%. Dlaczego tylko 5%? Wody mają 1210 litrów. Pokarmu mają w sumie dość. Pytanie, czy wydajność jest związana z tym, że nie mają tego TMR-a. Ale tym się zajmiemy już w kolejnym odcinku, gdy będę chciał tutaj troszeczkę koło tych krówek zrobić. Na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zajrzyjcie również na pozostałe filmy na tym kanale, jak i na dwóch pozostałych. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć!